Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się spotkaniem Pana Jezusa Chrystusa z opętanym Gerazeńczykiem. Czytamy o tej historii w Łukasza 8 rozdział od 26 do 39 wersetu. Ewangelia Łukasza opisuje nam to spotkanie dosyć obszernie. Ja przeczytam jak zwykle jeden krótki fragment. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim. I w tym spotkaniu z Panem Jezusem człowiek ten dostępuje wyzwolenia. A to oznacza, że możemy powiedzieć, że to jest przykład na to, że gdy przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, to spotka cię z Jego strony wyzwolenie. Tutaj w tej historii widzimy jednoznacznie, że cokolwiek z mocy i potęgi Szatana jest, to Pan Jezus ma znacznie większą moc. W tej historii możemy zobaczyć, cokolwiek z mocy i potęgi szatana nie jest dobrze, gdy wyrażamy się o tym wpływie diabelskim zbyt lekkomyślnie. Nawet sam archanioł Michał nie odważył się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczych słów, o czym mówi nam list Judy 9, werset. Dlatego i my powinniśmy być ostrożni i powściągliwi, kiedy coś mówimy o szatanie. On jest inteligentniejszy niż wszyscy ludzie, a jednak nie musimy się go lękać ani bać, ponieważ należymy do Pana Jezusa Chrystusa, tego, który tego diabła zwyciężył. Wszyscy ludzie z natury żyją pod panowaniem mocy ciemności. Ten Gerazeńczyk był całkowicie opanowany przez złe duchy, tak jak każdy człowiek, który jest nienarodzony na nowo, jest całkowicie w niewoli diabelskiej, tak samo jak ten Gerazeńczyk. Gerazeńczyk oraz demony, które w nim były, połączyły się teraz ze sobą, tworząc w zasadzie pewną jedność. Złymi skutkami tej diabelskiej mocy w nim był niepokój, nieprzyzwoitość i całkowite wyniszczenie ciała. Niektóre z objawów działania szatana w człowieku mogą wystąpić czasem również u człowieka wierzącego, jeśli nie zachowa on należytej czujności. W takich przypadkach najczęściej nie mówimy od razu o opętaniu, a jednak one poświadczają działanie szatana w ludziach. Kiedy ten opętany spotkał Pana Jezusa Chrystusa, potwierdził to, o czym pisze apostoł Jakub. Demony również wierzą i drżą. Tak czytamy w liście Jakuba, 2 rozdział, 19 werset. W relacji Marka czytamy o tym, że proszą one Pana Jezusa Chrystusa, aby nie wypędzał ich z tej okolicy. Prawdopodobnie na tym obszarze ludzie byli wyjątkowo podatni na okultystyczne wpływy. Tutaj demony prosiły Pana Jezusa Chrystusa, aby nie nakazywał im odejść w otchłań, ponieważ dalej chciały być aktywne w swoim działaniu. Otchłań jest miejscem, gdzie z powodu swojej złości upadli aniołowie zostali zatrzymani i oczekują na sąd. Tak mówi nam drugi list Piotra, 2 rozdział, 14 werset. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, wypędził te demony i posłał je w stado świń. I jeszcze raz te demony pokazały tam swoją niszczycielską moc. Świnie rzuciły się do jeziora i utonęły. Pasterze świń zobaczyli na własne oczy, jaką straszną mocą dysponuje diabeł, szatan. Ze strachu ci pasterze uciekli i opowiadali o tym w mieście i po wioskach. Okultystyczne praktyki od zawsze fascynowały ludzi.
Ciekawi mieszkańcy tej okolicy przybyli do Pana Jezusa Chrystusa, aby zobaczyć tego, który potrafi spowodować takie wydarzenia i do nich po prostu dopuścił. No i teraz ci mieszkańcy widzą mężczyznę, który wcześniej był opętany mocą szatana, a teraz jest całkowicie wolny. Zupełnie przy zdrowych zmysłach siedzi u stóp Pana Jezusa Chrystusa. Takie świadectwo mocy i łaski Syna Bożego. Zamiast sami poddać się temu Bożemu działaniu, proszą Pana Jezusa Chrystusa, aby opuścił ich miasto. Jakże jest to szokująco smutna i przynosząca złe skutki decyzja. Wybrali mroki okultyzmu zamiast światła Bożej łaski. Ty tak nie rób. Nie naśladuj tych ludzi w tym zakresie. Raczej przyjdź do Pana Jezusa i bądź z Nim i trzymaj się Pana Jezusa. Ten uszczęśliwiony człowiek, opętany poprzednio przez demony, a teraz już uleczony, uwolniony, pragnął już na zawsze pozostać u boku swojego Wybawcy. Także i w naszym życiu istnieją chwile, w których jesteśmy całkowicie poruszeni dobrocią i łaską Pana Jezusa Chrystusa. Rozkoszujemy się Jego miłością i pragniemy już bez przeszkód na zawsze pozostać w Jego bliskości. Jednak ten mężczyzna, który został uzdrowiony, nie mógł pozostać przy Zbawicielu od grzechów, przy Panu Jezusie Chrystusie. On otrzymał pewne zadanie. Świadectwo świeżo nawróconego człowieka miało mieć w jego okolicy szczególną moc. W jego rodzinie, w jego środowisku, otoczeniu świadectwo uzdrowienia tego człowieka miało spotkać się z wyjątkowym przyjęciem. Dlatego Pan Jezus Chrystus posyła go do jego domu. I ty też możesz przyjść do Pana Jezusa, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś kontrolowany przez diabła. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.